Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników i tropicieli tajemnic wszelakich. Z tej strony Libusze i bardzo miło mi po raz kolejny powitać Was na moim kanale, w całości poświęconym tajemnicom i sekretom historii. Zanim przejdę do omówienia przygotowanej na dzisiaj historii, chciałabym Was zachęcić do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, z tego względu, iż bardzo znacząco wpływa on na moją motywację, bo miło wiedzieć, że to, co robimy, się podoba innym. I chcemy to robić dalej, tak? Więc bardzo liczę na Wasze wsparcie z tej strony. Liczę także na Waszą konstruktywną krytykę, ponieważ jeżeli kanał ma się dalej rozwijać, no to takiego wsparcia też Was potrzebuję, takiej podpowiedzi, co jest dobrze, co jest źle. Tylko tak jak mówię, dobrze, żeby to była ta konstruktywna krytyka. Wszystkie komentarze, czy to do mnie, czy do innych osób, które mają takie no, negatywne, niezbyt przyjemne, będą też w przyszłości kasowane. Ale jeżeli to no, komentarze naprawdę zachowane w dobrym tonie, nawet te krytykujące, to dlaczego nie, mogą być jak najbardziej u mnie publikowane. Zależy mi na tym, no, żebyście właśnie też się udzielali. Też jeżeli znacie jakieś ciekawe historie, które warto byłoby na tym kanale poruszyć, opublikować, ja się bardzo chętnie do zasugerowanego przez Was tematu przygotuję i postaram się nagrać odcinek. Dzisiejsza historia, którą mam Wam do opowiedzenia, będzie zdecydowanie krótsza od poprzednio prezentowanych na moim kanale, a na pewno już krótsza niż poprzedni odcinek. Mam nadzieję, że są osoby, które przez niego przebrnęły, nawet chociażby na tak zwanych ratach. Ja postaram się zawsze taką zasadę sobie przyjąć, żeby prezentowane u mnie odcinki trwały około godziny. No, ewentualnie w formie specjalnej, czasami mogą być to dłuższe. Dzisiaj zamkniemy się prawdopodobnie w 20 minutach względnie 30, a to dlatego, że historię, którą mam opowiedzieć, jest bardzo dużo niewiadomych i tak naprawdę nie wiemy, kim była, o ile w ogóle kiedykolwiek istniała główna bohaterka tejże opowieści, czyli tytułowa Mona Lisa z Sekwany, nazywana także L'Iconique de la Seine. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Ja już lata świetlne nie miałam francuskiego, więc jeżeli coś przeinaczyłam, coś wymówiłam źle, zostanie mi to wybaczone. Dla tych, którzy nie znają francuskiego, bądź właśnie wypowiedziałam to tak koszmarnie, to pozwolę sobie przetłumaczyć na polski. Chodzi oczywiście o nieznajomą z Sekwany. Nasza historia rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to z wody Sekwany zostaje wyłowione ciało młodej dziewczyny. Ma to miejsce mniej więcej na wysokości Luwru i na podstawie względnych oględzin ciała wynika, że dziewczyna była młodziutka, miała około 16 lat. Ciało jej nie nosiło żadnych śladów obrażeń, czyli też można by wywnioskować, że byłaby to śmierć bardziej samobójcza niż ofiara byłaby zamordowana przez kogoś. Poza tym, co tak najbardziej zwraca uwagę, to czym, dzięki czemu zapisała się na kartach historii, to jej tajemniczy uśmiech, który właśnie z jakim nie wiadomo, czy to tak dokładnie wyraża, często jest interpretowany jako taki błogostan, błogość, może tak delikatnie, taki lekko zalotny. Są różne interpretacje tego uśmiechu, ale właśnie ten uśmiech przyczynił się do tego, że wizerunek tej dziewczyny stał się swego czasu jednym z najbardziej znanych wizerunku, zapisał się w popkulturze. Nawet może nie zdajecie sobie sprawy, jaki właśnie wpływ na popkulturę ta postać miała. A postaram się to przedstawić. Ale po kolei. Kiedy ciało zostało wyjęte z rzeki, naturalnie trafiło do kostnicy, do prosektorium. I tam też jest taka legenda romantyczna, nam się tutaj tworzy. Mianowicie jeden z patologów zajmujących się z ciałem miał tak być zafascynowany uroną tejże dziewczyny, że miał się w niej zakochać, i żeby uwiecznić jej wizerunek, postanowił właśnie stworzyć odlew. No i tutaj też niektórzy interpretują to tak, że to jest taka wersja bardziej romantyczna. Inne źródła sugerują, że w tamtych czasach to była jedna ze standardowych procedur policyjnych, więc ten odlew i tak zostałby sporządzony. Co ciekawe, tego typu odlewy, maski pośmiertne były dość popularne ponoć z tego czasu. Kupowali właśnie artyści, żeby uczyć się, jak rysować, jak właśnie profilować, tak pod względem technicznym potrzebne, ale także, jeżeli tak jak w przypadku naszej bohaterki była to postać bardzo atrakcyjna, po prostu takie popiersia, takie wizerunki sobie stawiano jako ozdobę. I też pierwsze kopie miały powstać właśnie na podstawie tego wykonanego odlewu. Później już te kopie kopii to robiono na przykład na podstawie zdjęć, bo też zdjęcia zostały jak najbardziej
zrobiłam. No i na podstawie tej fotografii tworzę ono kolejne wizerunki przedstawiające ową dziewczynę. Jeżeli chodzi tutaj o to ustalenie tożsamości, no to jak najbardziej zarówno sam odlew, jak i ciało było ustawione na widok publiczny w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto zidentyfikuje tą dziewczynę, powie, kim mogłaby być, może jakieś podejrzenia do tego, jak mogła zginąć. No pojawiło się wiele plotek, wiele hipotez i jedna z takich najbardziej niedorzecznych, wręcz kuriozalnych historii, którą na temat tej historii wyczytałam, to jest to, że miała być dzieckiem mężczyzny. Pamiętajmy, że to jest historia sprzed około 150 lat, druga połowa XIX wieku. No i tak nawet na tamten okres to mi się tak, ta plotka wydaje się tak niedorzeczna, no ale no gdzieś tam się takie spekulacje pojawiły, że właśnie miało być tak, jak powiedziałam. Druga teoria wiedzie nas do tropu, jakoby miała to być węgierska artystka podróżująca z trupą muzyczną, która miała się, ona miała się nazywać Ewa Laszlo. I miała właśnie, Ewa Laszlo miała być właśnie tą dziewczyną z Sekwany. Mówiło się, że zakochała się w zamożnym, wpływowym francuskim albo mieszczaninie, albo szlachcicu. Być może romans ten także, że tak powiem, zaowocował dzieckiem niechcianym, może chciała jakoś jakieś pieniążki dla to dziecko, może chciała, żeby ten związek był bardziej oficjalnie tak zarejestrowany. Chciałam może czegoś więcej niż ten mężczyzna mógł jej tak naprawdę dać i też są takie teorie, że jeżeli dziewczyna by nie popełniła samobójstwa, to może w jakiś sposób, w sposób, który nie zostawia śladów, została przez kogoś zamordowana, przez kogoś, komu zależałoby na jej śmierci, być może śmierci także jej dziecka. I tu się pojawiają teorie, że to właśnie miała być ona. Ta fotografia tej artystki też się tutaj gdzieś powinna w tym momencie pojawić, podobnie jak inne fotografie, inspiracje, bo niekiedy to są będą odlewy, kopie właśnie tej maski pośmiertnej, a niekiedy będą to rzeźby, które były inspirowane właśnie tą postacią, które tam w tyle będą się w międzyczasie przewijały. W tej chwili tu pominę właśnie to zdjęcie tej artystki. Niektórzy twierdzą, że to miała być ona, niektórzy twierdzą, że są do siebie podobne, ale że jest zbyt duża różnica, żeby mogła być to jedna i ta sama osoba, więc są teorie, że tak, są teorie, że nie. Kolejny wątek będzie się tyczył tej samej historii, która troszeczkę tutaj jest tak zakamuflowana, mianowicie jeden z takich osób, które były zaangażowane właśnie w prowadzenie tego dochodzenia, czy przypadkiem Ewa i ta nieznajoma są tą samą osobą, był dr Harry Buffley, który właśnie miał wykazywać, że to maska pośmiertna tej dziewczyny, jak i fotografia kobiety są do siebie bardzo podobne. Przeprowadził właśnie dochodzenie, wśród którego dotarł do rodziny mężczyzny, z którym miał właśnie łączyć romans z tą nieznajomą. Nazywać się miał on Wites i właśnie miał być połączony właśnie romansem właśnie z Ewą. I życie rodzina Rolanda Witesa twierdzi, że Witesa za bardzo nic tutaj nie łączyło z Ewą. Tu właśnie dowodem na to miał być to właśnie notatka znaleziona. W ogóle rodzina, córka właśnie Witesa miała pozwolić doktorowi Batleyowi przeżyć korespondencję jej ojca ze swoją znajomymi, może też nad domianą kochankami, do tego nie wnikam. No i tam miała znajdować się notatka, w której właśnie Wites miał pisać do swojej żony, że on zaprzecza znajomości właśnie z Ewą Laszlo. Jednakże pojawił się taki wątek takiego szantażysty, Louisa Argona, który miał właśnie Witesa szantażować za jego związek z aktorką. I to tak, czyli coś na rzeczy być mogło. I nieoficjalnie właśnie tutaj niby z jednej strony widać się wypierał tej znajomości z Ewą, ale z drugiej strony pojawia się ta postać tego Louisa Argona, który miał właśnie szantażować związek. I co ciekawe, w pewnych niewyjaśnionych do końca okolicznościach Louis Argon znika w ogóle gdzieś to z okolic tej sprawy i przenosi się za granicę, to bodajże też do Argentyny, do Buenos Aires miał uciec. I ciekawe jest też to, że niedługo po tym właśnie Ewa miała gdzieś zaginąć. I też są takie spekulacje, że jeżeli nie popełniła samobójstwa, jeżeli jej ciało nie zostało znalezione właśnie tam
Sekwanie, to być może została zamordowana przez Argona, któremu ten z jakiegoś powodu związek z Vilesem miał się nie podobać, a Viles po prostu w tej notatce kłamał, że nic go nie łączy, kiedy mogli być jak najbardziej połączeni. Więc tutaj z jednej strony mamy to zdjęcie, podobieństwo Ewy do tej nieznajomej i tą korespondencję, ten wątek właśnie tego szantażysty, który mógłby wskazywać, że faktycznie może coś było na sprawie, na rzeczy tej sprawy, że faktycznie ta nieznajoma to mogła być Ewa. A z drugiej strony pojawia się nam relacja Georgesa Villa, ilustratora, który miał powiedzieć, powołać się na swojego nauczyciela, Gisa Lafebvre, że modelką, która pozowała do tej fotografii, była młoda kobieta, która zmarła na gruźlicę w 1875 roku. Chcę mieć interpretację, że tu chodzi o zupełnie inną fotografię, która została znaleziona gdzieś właśnie w tym zakładzie fotograficznym. I tutaj właśnie tutaj jest taka teoria, że jeżeli ta nieznajoma nie popełniła samobójstwa, ktoś jej nie zamordował, być może było też tak, że po prostu wiedząc, że choruje na gruźlicę, chorobę no wówczas nieuleczalną, dziewczyna zamiast cierpieć na tym łożu śmierci, no zdecydowała sama ukrócić swoje męki i po prostu zdecydowała się w tej sekwanie utopić. Inne interpretacje mówią, że powodem jej samobójstwa było właśnie szaleństwo z miłości, tak to jest często podnoszone i podkreślane, że właśnie dziewczyna miała pochodzić z głębokiej prowincji, że miała być uwiedziona przez bogatego kochanka, z którym zaszła w ciążę, no i oczywiście odrzucona przez niego popełniła samobójstwo. Inne wersje mówią, że ona urodziła to dziecko, ale to dziecko zmarło i może po śmierci tego dziecka się załamała i mówią, że też może jej ukochanym to był właśnie jakiś tam też chłopiec z prowincji, z którym przyjechała do tego Paryża, ale został przez nią porzucony, może źle ją traktował. To albo on ją zamordował, albo ona popełniła samobójstwo, ale wszystko sprowadza się do tego, tutaj tego samobójstwa z miłości, z tego nieszczęścia, czy też właśnie po stracie tego martwego dziecka. I tu też gdzieś powinno się pojawić takie nawet zdjęcie, gdzie jest pomnik tej nieznajomej sekwany trzymającej dziecko. Też tutaj interpretacja gdzieś tam się powinna w którymś momencie pojawić. No dobrze, jeżeli chodzi o te teorie, to warto, powiedzieliśmy sobie wszystko. Tak naprawdę ta sprawa nie została rozwiązana, rozwikłana. Nigdy nie ustalono tożsamości, nikt nie przyznał się, żeby tą kobietę znał, ani nie znał motywów jej samobójstwa, czy też może morderstwa. Ale też przypuszcza się, że historia być może, tak jak i postać tej nieznajomej, zostały po prostu wymyślone. Mianowicie przypuszcza się takie teorie, że w ogóle osobą, która użyczyła twarzy owej nieznajomej sekwany, była córka producenta właśnie tych masek pośmiertnych. On po prostu poprosił córkę, żeby zapozowała mu do tego odlewu, wykonał ten odlew, no i żeby dobrze się sprzedawał, dopowiedział jakąś tamczą historię, a może ludzie zafascynowani tym uśmiechem, urodą tej dziewczyny sami sobie to dopowiedzieli, no to już to nie jest do końca pewne. Ku tej teorii skłaniam się też i ja, tutaj popierając się badaniami uczonych, którzy twierdzą, że przyglądając się twarzy tej dziewczyny, ona nie ma na sobie śladów tego stężenia, nie jest napucha, w ogóle ciała są opuchłe, a tutaj nie mamy tych opuchlizn. Nie ma tych takich grymasów, ciała topielców często są wykrzywione w jakimś grymasie, czy to przerażenia, bólu, albo takie co najmniej neutralne, czyli twarz nie wyraża nic, a tu mamy ten tajemniczy uśmiech i tak no, ten tajemniczy uśmiech jest mało prawdopodobne, by na czyjejś twarzy się utrzymał, tym bardziej gdyby ta osoba popełniła samobójstwo. Ktoś może powiedzieć, że stan zachowania, taki dobry stan zachowania się ciała jest wynikiem tego, że dziewczyna naprawdę, ciało zostało naprawdę bardzo szybko znalezione i dlatego się nie zdążyło napuchnąć itd., itd. I jeszcze można też to zinterpretować, że skoro powstało tak wiele kopii wizerunku tej maski pośmiertnej, no to można powiedzieć, że ktoś w pewnym momencie zaczął troszeczkę upiększać, że może faktycznie w tej pierwotnej wersji widać było to opuchliznę na twarzy, czy tam może jakieś niedoskonałości, i ktoś po prostu tak upiększył, żeby ładnie wyglądało, więc przyjmując tutaj tą teorię, że ta kobieta mogła kiedyś istnieć i ta historia o samobójstwie i znalezieniu ciała w wodzie jest prawdziwe, no to właśnie też może po prostu się wizerunek upiększył, żeby wyglądała ładnie. Ja skłaniam się ku badaczom, którzy twierdzą, że no prawdopodobnie historia została zmyślona, żeby maska się dobrze sprzedawała i tak po prostu ta historia chciała żyć swoim życiem, ewentualnie, no i też tak czasem się zastanawiam, czy może ta historia z tą Ewą, może jednak faktycznie
coś tam może być. Choć z drugiej strony też niektórzy podnoszą, że ta twarz tak trochę się zbyt bardzo różni. Ja powiem szczerze, no nie chcę się też to tak dokładnie zagłębiać w tym momencie, bo też nie jestem specjalistą. Co ważne w tej sprawie i na zakończenie tak naprawdę tej historii, okazuje się, że jakakolwiek historia nie stałaby za tą postacią, to tak naprawdę śmierć tej dziewczyny zwiastował początek jej i dalszej historii właściwie, bo stała się ona inspiracją dla wielu artystów, tu przytoczę tylko kilku, na przykład Albert Camus, czyli słynny autor Dżumy, na przykład też szczycił się tym, że posiadał reprodukcję maski pośmiertnej, on ją właśnie miał nazwać, zresztą fascynacja, jaka zaczęła ogarniać umysł mężczyzny, przyjęła taką dosyć no, niezdrową formę, ponieważ doprowadziła także w ogóle do tragedii rodziny, bo doprowadziła też do śmierci zarówno jego żony, jak i chorej córki, która już chorowała od jakiegoś czasu. Kobiety też ze smutkiem obserwowały, jak ten mężczyzna, zamiast tutaj skupić się na pomaganiu rodzinie, angażowaniu się w życie rodzinne, bardziej skupia się na wzdychaniu do jakiejś fantomowej postaci. No i tutaj ta cała historia skupia się na tragizmie wokół tej historii. I jeżeli chodzi o to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tą książkę. Jeżeli chodzi o kolejne nawołania do literatury, do sztuki, to warto wspomnieć o twórczości Władimira Nabokowa, bowiem istnieją założenia, że być może właśnie to postać tej nieznajomej znad Sekwany, tej Monalizy Sekwany, przyczyniła się do napisania przez niego tej Lolity, że to ona mogła być też właśnie tą inspiracją. Niektóre źródła to właśnie sugerują. Poświęcić miał właśnie także swój wiersz, który też właśnie tutaj się odwoła do tej niezdolności po francusku. Ten tytuł jest taki właśnie też ta nieznajoma Sekwana, i to Dlaczego w ogóle Nabokow miałby tak bardzo zaintrygować się tą historią? Tutaj jest takie drugie dno tej odpowiedzi na to pytanie. No raz, że to właśnie wszyscy artyści byli tak zafascynowani tym pięknem, tym, bo te kopie tak krążyły, możliwe, że Nabokow ją po prostu zobaczył i też go to piękno tej dziewczyny urzekło. Druga kwestia to jest taka, że przypuszczało się, że tą zaginioną mogła być właśnie młoda Rosjanka imieniem Walerii. I ona właśnie tam w jakichś okolicznościach trafiła do tego Paryża, została zamordowana, bądź też popełniła samobójstwo. Do końca no, nie są te okoliczności pewne, no w każdym razie też taki trop się tutaj pojawia. Jeżeli mówimy jeszcze o potencjalnych ofiarach, to ja nie wspomniałam o jeszcze jednej teorii, pozwolę ją sobie teraz właśnie przytoczyć. Mianowicie jedna z dziennikarek, która napisała artykuł, do którego udało mi się dotrzeć, miała się spotkać w Liverpoolu z pewnym mężczyzną nazwiskiem Edward Chamber Headman, który właśnie był związany z lokalną Izbą Pamięci, jak dobrze zrozumiałam. I on miał przytoczyć taką historię sprzed ponad 100 lat, której bohaterkami były dwie siostry bliźniaczki. Losy dwóch sióstr rozeszły się niedługo po tym, jak jedna z nich poznała czarującego i bogatego Francuza, który zabrał ją do Paryża. No i tak jak ona zanim do tego Paryża wyjechała, no to tak już słuch wszelki się po niej był urwał. No i po wielu latach ta żyjąca sióstr miała udać się właśnie do Paryża czy gdzieś indziej i przechadzając się uliczkami na jednej z wystaw miała zobaczyć właśnie tą maskę pośmiertną, podobiznę swojej zaginionej siostry. No i tutaj też no, znając ją, jak ona wyglądała, no bo to była jej siostra, bo drugie, no sama też tak w młodości była bardzo podobna. No to też się mówi tak, że nie tylko, że spojrzała i rozpoznała w obliczu tej zaginionej siostry, ale taki tam symbolizm się też podkreśla, że spojrzała w oblicze samej siebie, kiedy była jeszcze młoda, bo tu już naprawdę dojrzała starsza kobieta, a tutaj, prawda, spogląda na wizerunek młodej, pięknej dziewczyny. Więc taka jeszcze jest interpretacja, jeżeli chodzi o to. Kolejną książką, która warta jest napomknięcia, no to jest na pewno Exodus Czaka Palachniuka, który właśnie napisał też słynny Podziemny Krąg. W Exodusie pojawia się właśnie, ma odwołanie, właśnie bohaterką ma być właśnie ta właśnie nieznajoma ze Sekwany. Jeżeli chodzi o te właśnie odwołania do twórczości, do tych inspiracji artystycznych, to warto wspomnieć, że została napisana książka, tutaj właśnie powinien tytuł się, jej okładka powinno się pojawić. Jest to książka napisana w języku angielskim. Dla wszystkich tych, którzy znają język angielski, można po tę książkę sięgnąć. Autorka skupiła się zarówno na tej historii, jak i właśnie na tych inspiracjach, wpływie, jaka postać tej nieznajomej Sekwany miała na twórczość wielu artystów, na popkulturę.
Warto też powiedzieć o tym, poza tym, że do tej książki Was jak najbardziej odsyłam, że sam wizerunek tej dziewczyny stał się taką ikoną piękności, do której też swego czasu starano się dążyć. Wiele aktorek, modelek starało się do niej upodobnić, także fryzura, jaką miała na sobie, jaką widać właśnie na tym odlewie. No to też ona za jej czasów, ta fryzura to była za taką nietypową uważana, że panienki z dobrych domów tak raczej się nie czesały, bo chodziło też o takie długie włosy, a tutaj dziewczyna takie króciutkie się wydaje, że te włosy ma. Ona to raczej nie są chyba są nigdzie upięte, tak ja tak w tych fotografiach widziałam. Więc przypuszczało się, że ta fryzura sugeruje, że to była albo dziewczyna z więzi społecznych, albo ze wsi, więc to też podkreśla się, że ona raczej z bogatego domu się nie wywodziła, aczkolwiek w późniejszym okresie, kiedy właśnie ten wizerunek stał się popularny i panie starały się jakoś do niej upodobnić, to też miały się czesać ala właśnie ta nieznajoma z Sekwany, ta Mona Lisa. Kolejną właśnie taką postacią, już taką na zakończenie, taki epilog ładny nam tworzący, jest postać Asmunda Lahardela, który miał przyjść na świat kilka lat później, kiedy był taka historia z tą piękną nieznajomą z Sekwany była znana i on już później był dorosłym mężczyzną, kiedy to tak naprawdę miało się przełożyć na jego życie, ta cała historia. Mianowicie w latach 40. miało dojść do dość niefortunnego wypadku, w wyniku którego prawie utonął jego 2-letni synek. Chłopca udało się ratować, bo ojciec był na miejscu, udzielił mu pomocy, właśnie korzystając z tych zasad resuscytacji, reanimacji. No i też później pojawia się taka idea właśnie też właśnie w jego firmie Lahardel, którą później została założona, żeby stworzyć takiego manekina, który pomógłby ludziom nauczyć właśnie zasad udzielania pomocy. Jak ktoś tam jest w niebezpieczeństwie, no to co mamy robić, żeby komuś to życie uratować? No i Lahardel się jak najbardziej udzielał w trakcie tworzenia tych projektów, tych manekinów, żeby pomagały w nauce tej pierwszej pomocy. No i też trzeba było pomyśleć, na jaki wizerunek powinien się znajdować, jaką twarz powinien otrzymać ten model. No i tutaj zamysł Lahardela był taki, żeby to był wizerunek tej owej nieznajomej Sekwany. No i dlaczego właśnie ona? Dlatego, że ponoć jej odlew jej twarzy miał znajdować się w domu jego teściów. No ona tak zawsze go fascynowała i też znał jej historię i stwierdził, że no tutaj jak najbardziej by pasowała. Trudno się z tym nie zgodzić, to jest faktycznie taki może nie tyle co chichotkosu, ale taka przewrotność historii, że jeżeli założymy, że ta historia o tej dziewczynie, tej topielicy z Sekwany jest prawdziwa, no to sam fakt, że ona straciła życie w taki, nie inny sposób, a później wizerunek został wykorzystany do tego, żeby ratować ludzkie życie, no to faktycznie jest taka odwrotność losu i uważam, że to bardzo trafne w ogóle, że tutaj osoba, która się utopiła, też miała między innymi i ta w ogóle ta historia o tym topiącym się synku Asmunda Lahardela, no to też tutaj to wszystko się tak komponuje w taki wszystko świetnie dopinający epilog i podkreślający to, że tak naprawdę historia tej nieznajomej, kimkolwiek była, jeżeli istniała, no nie zakończyła się wraz z jej śmiercią, ale tak naprawdę śmierć stanowiła początek jej sławy i dalszego życia, być może zresztą gdyby taką chwałą się nie okryła